Nie ma mowy o tym, żeby obniżać stopy procentowe, dopóki inflacja rośnie. Ma rosnąć do końca tego roku, może tam jeszcze w styczniu, to zależy od tego, czy rząd znów odmrozi ceny prądu, czy nie odmrozi. Jak odmrozi, to będzie jeszcze podskok inflacji w styczniu. Wiosna przyszłego roku to są obniżki stóp procentowych w Narodowym Banku Ogłoszone Polskim. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski. Tak, tak, wszyscy w tej chwili obstawiają ten scenariusz. Szanowni widzowie i szanowni słuchacze, wychodzi na to, że po raz pierwszy historycznie w tej audycji przyjdzie nam, nie wiem jak zareaguje, chociaż już widzę, że reaguje na razie zdziwieniem, pochwalić szefa Narodowego Banku Polskiego, prawda? Bo on... Nie, już go kiedyś chwaliłem. To było bardzo, ja to pamiętam, bo to było, jak to się mówi, kontrowersyjne. Kontrowersyjne. Wychodzi szef Narodowego Banku Polskiego i wygląda na to, że szybciej niż miało to być, niż sugerowały jego słowa wcześniejsze, kredyty będą tańsze. Tak, tak, wychodzi. Chociaż jest to decyzja 10 osób, a nie tylko jego. Ale oczywiście on jak tak mówi, że to nie on, tylko 10 osób, to tak, taka fałszywa skromność mam wrażenie, bo jednak większość z tych 10 osób jest w niego zapatrzonych i bardzo mocno słucha tego, co on mówi. Jest podatna na jego argumenty. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak jest, bo te posiedzenia... Nie, to czekam, że są jastrzębie i gołębie. Nie ma jednego ptaka na całej Radzie tak, Polityki tak, Pieniężnej, to prawda, podejrzewam. To prawda. Ale wydaje mi się, że w tej chwili... jest mało jastrzębi. Znaczy jastrzębiem jest tylko pani Tyrowicz chyba, która co posiedzenie składa wniosek o podwyżkę o 2 punkty procentowe i zawsze jest 1-9 głosowanie. Okay. A poza tym tam chyba nie ma już za bardzo tych jastrzębi. I w związku z tym rzeczywiście jak prezes Glapiński poprzednio, czyli w lipcu powiedział na konferencji, że jeśli chodzi o obniżki stóp procentowych, to on to widzi w 2026 roku, to była taka konsternacja na rynku na zasadzie, co tu się teraz wydarzyło. Ładnie to zagrać. Poczekaj jeszcze raz. Wychodzi i mówi, obniżę, zareaguj tak jak rynek. Dobra, a ja powiem jak Glapiński. Dobrze, najwcześniej jak sobie wyobrażam, że możemy zacząć ciąć stopy procentowe, to jest 2026 rok. Jak reaguje rynek? What? What? No i teraz mu się zmienia, bo o rok to przyspiesza. Tak, ale okazało się, że właśnie te podejrzenia, że tu jest jakieś nieporozumienie i coś tutaj nie pykło w tej komunikacji, okazały się słuszne, ponieważ sam prezes na kolejnej konferencji powiedział, że został źle zrozumiany. No ba... A niektórzy z członków Rady Polityki Pieniężnej wcześniej wypowiadali się też podobnie, że tutaj chyba nie o to chodziło prezesowi Glapińskiemu, co de facto powiedział. Tak mu się jakoś wymskło tak chyba wtedy. W każdym razie skorygował się, dokonał autokorekty. Jak, prawie jakby był budżetem państwa, autopoprawki dokonał i teraz już nie ma mowy o 2026 roku, jest mowa o 2025, czyli wszyscy w Radzie mówią właściwie mniej więcej to samo. Idziemy w stronę obniżek. Prezes Glapiński kilkakrotnie na swojej konferencji podkreślił, że są dwa warunki do spełnienia, żeby można było zacząć obniżać stopy procentowe. Pierwszy to? Pierwszy warunek jest taki, że inflacja musi minąć swój szczyt. A jak on to mierzy? Jak on patrzy, gdzie jest szczyt? Mierzy inflację. Co miesiąc mamy dane o inflacji. Nie, chodzi o to, że po prostu... Ale szukam szczytu. Czyli, że już gorzej nie będzie. Nie, bo teraz zgodnie z przewidywaniami, teraz do końca roku ta inflacja może trochę rosnąć nam. Tak. Jest delikatnie rosnąca. Głupio byłoby obniżać stopy procentowe w momencie, w którym inflacja jest rosnąca. Chociaż tak naprawdę profesjonalny bank centralny powinien patrzeć na to, co się wydarzy z inflacją za 2 lata w swoich prognozach, a nie co się dzieje teraz. Ale mimo wszystko byłoby tak jakoś tam dziwnie, więc nie ma mowy o tym, żeby obniżać stopy procentowe, dopóki inflacja rośnie. I ma rosnąć do końca tego roku, może tam jeszcze w styczniu, to zależy od tego, czy rząd znów odmrozi ceny prądu, czy nie odmrozi. Jak odmrozi, to będzie jeszcze podskok inflacji w styczniu. A jak nie odmrozi, no to wtedy pewnie już tego nie zobaczymy. W każdym razie do końca roku inflacja może trochę rosnąć. A potem już nie, w przyszłym roku. W przyszłym roku już ma spadać. A drugi warunek jest taki, że w oficjalnych projekcjach inflacyjnych NBP musi być uwidoczniony
wyraźny i trwały spadek inflacji w kolejnych kwartałach. I ten wyraźny i trwały spadek inflacji w kolejnych kwartałach, to tak właściwie on jest widoczny już teraz w tych projekcjach NBP. Co znaczy wyraźne i co znaczy trwałe? Bo ja bym rozpakował te dwa słowa, bo wydaje mi się, że no one nie przez przypadek są wypowiadane, więc co znaczy wyraźne? Jak jest projekcja w NBP, to ona ma horyzont dwuletni, a pod koniec roku czasami trzyletni, czyli i NBP publikuje projekcje trzy razy w roku. Więc najbliższa będzie w listopadzie. Natomiast w listopadzie nie będzie obniżki stóp procentowych, bo ten pierwszy warunek jeszcze nie będzie spełniony, czyli a przynajmniej wyraźnie. Nie będziemy pewni tego, czy został spełniony, że inflacja ma już górkę za sobą. Więc listopad się nie liczy. Następna projekcja jest w marcu. Mhm. I w marcu to już faktycznie ten pierwszy warunek może być spełniony, czyli bo już możemy być za górką. Za nami. Tak. I jednocześnie zostanie opublikowany ten nowy dokument, nowe prognozy i w tych prognozach nowych, w związku z tym, że to już będzie 2025 rok, to tam będą prognozy inflacji sięgające końca 2027 aż. I to, że spadek inflacji jest trwały, to oznacza, jak ja tak rozumiem te słowa, że w tej projekcji będzie aż do końca 2027 roku nie będzie żadnego odbicia tej inflacji, że ona będzie po prostu schodzić coraz niżej, do celu inflacyjnego, który mamy na poziomie 2,5% w Polsce. Tak? Jeśli tam będzie taka ścieżka narysowana i jednocześnie będziemy mieli już w marcu sygnały, że inflacja dalej nie rośnie, tylko że już zaczyna spadać, to wtedy można, jak to prezes Glapiński powiedział, zacząć rozmawiać o obniżkach, czy też rozważać te obniżki, co jednak może oznaczać, że po prostu już w marcu będzie obniżka. A jeśli nie, no to pewnie w kwietniu, tak? Czyli w marcu zaczną to rozważać, a w kwietniu to zrobią. W każdym razie wiosna przyszłego roku to są obniżki stóp procentowych w Narodowym Banku Ogłoszone Polskim. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski, tak? Tak, wszyscy w tej chwili obstawiają ten scenariusz na rynku, tak? Że to jest wiosna przyszłego roku. Bo dziś, znaczy może nie wszyscy, niektórzy mówią, że może trochę później, ale większość, mam wrażenie, obstawia wiosnę przyszłego roku. Czy dobrze rozumiem, że będziemy jednak jednym z ostatnich krajów w tej części Europy, który to zrobi? No bo jak popatrzymy na Stany, to też teraz nie jest dyskusja, czy, ale o ile, jak popatrzymy na EBC, no to tam już zapadła decyzja, a Polska czeka. Tak, tak. I też przecież mamy obniżki na Węgrzech, w Czechach, w Rumunii, więc jeśli chodzi o naszą część Europy, to też tak będziemy ostatni. A czemu tak? Wiemy to? Na co czekają? Czego się boją? Jakie wskaźniki im nie pasują? No bo jesteśmy teraz na poziomie za sierpień 4,3 inflacji. To jest delikatny wzrost względem lipca, a mamy dojść do 2,5 za dwa lata, tak? Czyli 2027. To pytanie, co tutaj ewentualnie jeszcze niepokoi, że spóźniamy się ładnych parę miesięcy względem Europy? Mamy tą inflację troszeczkę wyższą niż tam, nie wiem, w Czechach na przykład. Mam wrażenie, że Narodowy Bank Polski zauważył, że jak trzymamy stopy procentowe wyżej, to wtedy się umacnia złoty, a jak się umacnia nam złoty, to pomaga de facto obniżać inflację. Okay. Tutaj kanał paliwowy jest bardzo ładnie widoczny, tak? No, importujesz paliwa, za które płacisz w dolarach, więc jak masz mocnego złotego, dolary są tańsze, przez to ceny paliw mogą spadać. Między innymi przez to oczywiście, tak? Mocne złoty tutaj pomaga, więc wydaje mi się, że celowo jest ta stopa procentowa trzymana wyżej, żeby się nam umacniał złoty, bo to jest korzystne z punktu widzenia walki z inflacją. No a wcześniej NBP mówił cały czas, że trzyma na wszelki wypadek stopy wyżej, ponieważ nie wiadomo, co się stanie, jeśli chodzi o politykę fiskalną rządu i głównie jeśli chodzi o odmrażanie cen energii, bo rzeczywiście był tutaj komunikacyjnie taki troszeczkę bałagan. Nie było do końca wiadomo, czy te ceny będą odmrożone, czy nie, a jeśli będą, to o ile. Była mowa o tym, że będzie nowa taryfa z Urzędu Regulacji Energetyki. Ona faktycznie pojawiła się, ale wcześniej nie było wiadomo, co w tej taryfie będzie. Było dużo niepewności. Rzeczywiście w takiej sytuacji obniżanie stóp procentowych w momencie, w którym nie wiadomo, co za chwilę zrobi rząd ze swoją polityką, która ma duże przełożenie na ceny, akurat energii, to jest ważna rzecz, ceny energii, bo z kolei ceny energii potem mogą mieć przełożenie na wiele innych cen, bo dotykają przedsiębiorstwa.
Więc to jest takie alibi, można powiedzieć, po stronie Rady Polityki Pieniężnej, dlaczego do tej pory nie obniżała tych stóp procentowych. Wiesz, jak inflacja schodziła nam w okolice 2% w marcu na wiosnę, to jakby wszyscy mówili o tym, że w drugim półroczu znowu będzie wyżej, więc w tym kontekście też jakby nie było sensu obniżania stóp procentowych akurat w tym momencie. Mam wrażenie, że być może oni się też bali, że zostaną jakby opacznie zrozumieni, gdyby wtedy obniżali stopy procentowe, że to mogłoby przestraszyć zbyt wielu ludzi, zbyt wielu ekonomistów, którzy mogliby się znów zacząć obawiać, że to jest zbyt luźna polityka, która może doprowadzić znowu do większego wybuchu inflacji. A gdyby zaczęli się tego bać i gdyby zaczęto o tym mówić w mediach, to znów mogłyby podskoczyć nasze oczekiwania inflacyjne, mogłyby wyjść z tego jakiś tam kłopot. Jasne. Oczywiście przy jakimś tam prawdopodobieństwie to nie byłoby na 100% pewne, ale no, wybrali taką drogę bardziej ostrożną. Chociaż oczywiście są też tacy, którzy mówią, że za wszystkim stoi polityka i że jak rządził PiS, to prezes Glapiński obniżał stopy procentowe rok temu, a teraz jak rządzi Donald Tusk, kto ich nie obniża. Interpretacje rzeczywistości też widziałem, natomiast ani na jedne poszlaki, ani na drugie hipotezy nie ma żadnych dowodów, więc możemy sobie tutaj przytulić się do tej hipotezy, która nam bardziej pasuje. To tak? Zastanówmy się nad jedną ważną, czy właściwie, skoro już wiemy, że skoro nawet on, szef NBP, sugeruje, że przyszły rok będą to obniżki. Tak. Zwykle to jest o ileś punktów bazowych, prawda, tniemy. A to prezes powiedział już, że jeśli będzie, to znaczy, że wprawdzie nie wiadomo, kiedy będzie, ale jak już będzie, to o 25 punktów bazowych. No, ale to jest najmniej, prawda? Najmniej, tak. I później, ale może być tak, że robimy 50 albo 75, prawda? Bo zdaje się, że w drugą stronę dobywało tak, że jak podwyższaliśmy stopy procentowe, to były 50, duże strzały. Tak, tak. Były też obniżki większe na początku pandemii. Jak żeśmy schodzili ze stopami w sposób taki drastyczny do zera, no to wtedy to były chyba nawet o 75 punktów obniżki. Tak, to jest, ale prezes Glapiński zapowiedział, że co też jest jakby pośrednio dowodem na to, że on już ma tą obniżkę w głowach, w głowie, tak, że oni mają w głowach w Radzie Polityki Pieniężnej, skoro już wiadomo o ile ona, nie wiadomo jeszcze kiedy, ale już wiadomo o ile. Nie? Choć jak Amerykanie też się dzisiaj, akurat w tydzień, w którym spotykamy się tutaj w studiu, czyli w okolicach 16 września i rozmawiamy, Amerykanie są właśnie w tym tygodniu, w którym tak się mówi, że to będzie tydzień Powella, bo on powie że o ile. To, tak? Znaczy to już, że obniży, wiadomo, ale teraz o ile. No ale tam patrzy się na, znaczy tam zakładam, że u nas też patrzymy na to, jak się ma nasza gospodarka, czy amerykańska, czy polska. To w jakim momencie naszej gospodarki my jesteśmy, żeby myśleć sobie, że to, nie wiem, mogą być trwałe obniżki, że po tej pierwszej będzie kolejna i że tak naprawdę cały ten gospodarczy ekosystem będzie sprzyjał tej decyzji? No tutaj akurat prezes Glapiński właśnie ucieka od odpowiedzi. Bo musiałby co? Pochwalić rząd? Czy musiałby odnieść się do ich danych, zapowiedzi? No bo tak zupełnie szczerze, wydaje mi się, że on sam nie wie po prostu w tej chwili, bo chyba nikt nie wie po prostu. A wiesz, jak jesteś prezesem Banku Centralnego, to lepiej nie mówić rzeczy, co do których nie masz pewności. Bo lepiej jak się, nie. Bo jak się pomylisz, to potem głupio wychodzi. A prezes Glapiński w przeszłości parę razy się pomylił, więc pewnie jest tutaj wyczulony na tym punkcie. Chociaż inni prezesi też się często mylili. To nie jest tak, że on jest jakoś taki bardziej nieudany od innych. W każdym razie, no teoretycznie ma być ożywienie gospodarcze w Polsce, czyli ten wzrost. Wiesz, odbijamy się cały czas po tym kryzysie związanym z wybuchem wojny i z pandemią i teraz idziemy do przodu i PKB już nam rośnie chyba o ponad 3% z tego, co pamiętam, więc ma to wszystko wyglądać bardzo ładnie i coraz lepiej, co teoretycznie rzecz biorąc powinno nam utrudniać zbijanie inflacji, bo szybszy wzrost gospodarczy często oznacza też szybszą inflację. Ale z drugiej strony najwyraźniej to nie jest aż tak duży czynnik, który by hamował Radę przed obniżkami. Zwłaszcza, że tak jak już mówiłeś, ona tak długo wytrzymuje bez obniżek. Tak? Wszyscy inni już zaczęli obniżać, a w Polsce to się na razie nie dzieje. Więc tutaj no, oni muszą wybalansować szereg różnych czynników z jednej i z drugiej strony. To w jakim tempie będzie się polska gospodarka rozwijać, to jest akurat może ten czynnik, który niespecjalnie zachęca do obniżania, bo mamy się rozwijać bardzo ładnie. Natomiast są inne czynniki, które mówią o tym, że już jest moment na to, żeby
obniżać stopy procentowe. Swoją drogą, jak je obniżymy, no to wtedy być może polska gospodarka dostanie dodatkowy impuls do tego, żeby jeszcze szybciej rosnąć. Chociaż polskie firmy nie korzystają z kredytów, no bo impuls do szybszego rozwoju polega na tym, że jest tańszy dostęp do pieniędzy, do kredytów. Polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytów tak często jak te na Zachodzie, więc jest dość sporo firm w Polsce, które mają kompletnie w nosie to, gdzie są stopy procentowe w Polsce, bo oni unikają kredytów. W tym kontekście tak, choć jakoś rzeczywiście słuchając cię teraz pomyślałem sobie, że podświadomie zawsze jak się mówi o stopach procentowych, to wszyscy, którzy mają kredyty mieszkaniowe czy hipoteczne, o tym myśleli sobie, że to będzie lepsze dla nich lub gorsze, kiedy te stopy szły do góry, bo synonimem obniżania stóp procentowych jest właśnie, no jak mówimy, kredyty będą tańsze, czyli łatwiej dostępne, czyli więcej ludzi będzie mogło je ewentualnie zaciągnąć. Tak. A ci, którzy zaciągnęli, będą mieli niższe raty, czyli też z więcej... Z jakim opóźnieniem, tak swoją drogą, na tym się też skupmy, bo to jest też ciekawe, że to nie, trochę jak z tymi cenami na stacjach benzynowych, prawda, że NBP mówi jedno, ale zanim my to zobaczymy w racie, to trochę mija. Tak samo OPEC mówi jedno, a to, co widzimy na stacjach, jest z opóźnieniem. To kiedy ewentualnie taka pierwsza rata kredytu po pierwszej, powiedzmy, marcowej obniżce stóp może być niższa? A to tutaj cię zaskoczę. Kwiecień? Tutaj cię zaskoczę, bo tutaj możemy mieć wyprzedzenie, a nie opóźnienie. A to czego tak? Ponieważ... jak mówimy o zwykłym kredycie mieszkaniowym w Polsce... Zwykłym na 30 lat we franku. Tak, w złotych, bo we franku już nie dają. Zwykły kredyt mieszkaniowy na 30 lat w złotych ze zmienną stopą procentową, bo teraz to w ogóle się daje ze stałą stopą, też to nie ma większego znaczenia. Natomiast zakładamy, że to jest cały czas jednak zmienna stopa procentowa, to tam ta stopa procentowa w tej umowie kredytowej jest napisane, zależy od stawki WIBOR. 3M najczęściej, czyli 3-miesięcznej. Stawka WIBOR 3-miesięczna to jest stopa procentowa, która istnieje na rynku międzybankowym, czyli tam, gdzie banki sobie nawzajem pożyczają pieniądze, bo czasami potrzebują. Najczęściej sobie pożyczają na jeden dzień. Istnieje tak zwany overnight WIBOR, natomiast w kredytach mieszkaniowych to jest stawka 3-miesięczna, na której najczęściej się nic nie dzieje, bo banki rzadko pożyczają sobie pieniądze na 3 miesiące. I to jest główny argument w ustach krytyków tej stawki. Niemniej jednak ona jest legalna, jest zatwierdzona, zgodna z prawem unijnym, jest stosowana i istnieje. I ona, teoretycznie rzecz biorąc przynajmniej, wskazuje ci to, gdzie ta stawka overnightowa WIBOR-u, czyli ta pożyczka jednodniowa, w którym miejscu będzie za 3 miesiące. Tak naprawdę. Mm-hmm. Tak to powinno się mniej więcej składać. Czyli jak dzisiaj, znaczy jeśli masz przekonanie, że Narodowy Bank Polski obniży stopę procentową, tą swoją główną, a ta jego główna stopa procentowa jest właśnie overnightowa, czyli na jeden dzień, że obniży ją, dzisiaj mamy połowę września, tak? Gdybyś był przekonany, że NBP obniży tą stopę procentową w listopadzie, czyli za 2 miesiące, to za 3 miesiące ta stopa już będzie niżej, więc już dzisiaj WIBOR 3-miesięczny powinien lecieć w dół, bo zakładasz, że za 3 miesiące... To jest oparte o założeniu. Ja to rozumiem. O założenie to się można... To jest pewien hazard, tak? Pewne ryzyko tutaj jest. Mhm. Natomiast zwykle jest tak, że jeśli rynek jest przekonany co do tego, co zrobi NBP, robi to i w którym momencie... to WIBOR 3M powinien reagować 3 miesiące wcześniej. Czyli jeśli rynek dojdzie do przekonania bliskiego z pewności, że mamy obniżkę stóp procentowych na początku marca w Polsce, bo posiedzenie jest pierwszy tydzień marca, to WIBOR 3M powinien zacząć spadać 3 miesiące wcześniej, to jest początek na początku grudnia już powinien zacząć lecieć w dół. Tylko, że teraz wracamy do pytania, kiedy będziemy mieć niższą ratę. To nie wystarczy, że WIBOR drgnie i od razu się... Znaczy w umowach kredytowych jest najczęściej zapisane, że oprocentowanie jest aktualizowane, jeśli WIBOR spadnie o jakiś tam poziom. Ja na przykład w umowie kredytowej miałem napisane, że jeśli spadnie o 10 punktów bazowych, co najmniej, w stosunku do tego, gdzie był wcześniej, tak? Więc jeśli ten WIBOR 3-miesięczny będzie od grudnia do marca spadał o 25 punktów bazowych, to 10 punktów to jest mniej więcej połowa drogi, czyli o 10 to spadnie gdzieś tam, to będzie połowa stycznia pewnie, tak? Czyli... Rata lutowa powinna być tańsza.
tak? Marcowa. Bo pod koniec stycznia się okaże, że już spadło o tyle, że można obniżyć. W lutym cię poinformuje bank o tym, że następną ratę masz niższą i wtedy następna, czyli w marcu jest niższa. Czyli to się może zgrać czasowo, czyli może nie być opóźnienia. Mądre słowo, antycypacja słów prezesa widoczna wcześniej. Natomiast tutaj też jest ważne, co rynek sobie założy, co będzie dalej robiła Rada Polityki Pieniężnej, bo jeśli się sobie założy, że po tej pierwszej obniżce będą kolejne, to WIBOR powinien się nie zatrzymywać i dalej lecieć niżej, dyskontując kolejne obniżki. Tak, wcześniej niż decyzja. Tak, a jeśli założy rynek, że to jest jednorazowa obniżka i kolejnych nie ma, no to on spadnie o to 25 i się zatrzyma. A co mówi prezes Glapiński, że wrócę do niego na koniec audycji? Czy on powiedział, słuchajcie, w marcu pierwszy raz najpewniej, a potem... Co, tniemy miesiąc w miesiąc? Powiedział, że obniżka będzie o 25 punktów i powiedział, że na pewno nie będą komunikować, że to jest początek cyklu. A, okej. Okay. Ale to jest takie ubranie jakie w słowa, że nie do końca wiadomo, tak? Znaczy, że może tak być, tak. On dzisiaj tego nie może obiecać. Bo rozumiem, że powiedzenie początek cyklu to jest jakaś nadzieja, że... Zalecimy, że kolejne obniżki są przed nami, tak. I wtedy ten WIBOR właśnie nam leci już, wpada w taki lot koszący. Czy w Stanach mówią to samo, to znaczy, że tam jest też taka narracja na zasadzie zaczynamy systematyczne cięcie stóp, czy teraz tniemy? I patrzymy, co będzie się działo. W Stanach rynek celowo wycenia... Celowo powiedziałem, patrzymy. Patrzymy, co oni paczają na tym rynku. W Stanach inwestorzy paczają, że za rok we wrześniu stopy procentowe będą o ponad 2 punkty procentowe niżej niż tam jest wycenionych na rynku 9 obniżek stóp procentowych w ciągu już jest to ma grubo iść w dół. Oczywiście rynek może się pomylić. I może się często skorygować. To robi. I może się skorygować. Natomiast w tej chwili wycena jest taka, że we wrześniu jest obniżka o 50 punktów bazowych, kolejne posiedzenie w listopadzie, 2 dni po wyborach prezydenckich jest obniżka o 25, potem jest w grudniu posiedzenie, obniżka o 50 znowu, czyli jest łącznie 125 punktów bazowych do końca tego roku. I w przyszłym roku kolejne 125 punktów. No, jak myślę sobie, czyli bardzo duże obniżki. I jeśli one będą faktycznie realizowane, to to powinno dodatkowo napędzać Radę Polityki Pieniężnej w Polsce, żeby nadążać, tak? Żeby się nie zwiększała ta różnica, dysproporcja pomiędzy poziomem oprocentowania. Choć i tutaj do naszych stałych słuchaczy to pewnie nie ma co apelować, bo jesteście regularnie odcinek za odcinek z nami, ale mamy też taki dokument, takie nagranie, w którym dyskutowaliśmy, dlaczego nasze stopy procentowe, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, są tak wysokie w skali Europy, są właściwie najwyższe. Więc w tym sensie sobie myślę, że mamy sporo do nadrobienia, żeby z tym poziomem zejść z tych 7 do, nie wiem, 4,5, czy tam do czy jeszcze niżej, daj Boże. W tym sensie myślę, że to patrzenie się na świat, fajnie, żeby ten kierunek był utrzymany, myślę z perspektywy kredytobiorcy, ale z drugiej strony ta różnica, nad którą my musimy popracować, jest duża. To nie jest tam punkcik, to jest dużo. Tak, tak. No, główny powód, dla którego mamy tak wysoko oprocentowane kredyty, to jest poziom stopy procentowej w Narodowym Banku Polskim, ale tam są oczywiście jeszcze inne czynniki, które tkwią w naszym systemie bankowym, który jest dodatkowo opodatkowany, ma wakacje kredytowe, ma sprawy frankowe w sądach, i tak dalej, te koszty tam są dość duże, chociaż oczywiście banki cały czas mają bardzo wysokie zyski i zarabiają bardzo dużo. Z drugiej strony jest tyle kapitału w polskim systemie bankowym i tyle płynności w związku z tym, że na przykład dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej, które jak do nas przypłyną, to jak to się mówi, osiadają w systemie bankowym, że tak właściwie banki nie potrzebują od nas więcej pieniędzy, nie walczą o nasze depozyty i jednocześnie też w związku z tym nie muszą jakoś tak też specjalnie się o nas starać, obniżając nam kredyty. Tak, ale tutaj, kiedy masz tą główną stopę NBP niższą, no to oczywiście, możemy to żądać, żeby bank też poszedł tą stronę. Pomijając te wszystkie inne czynniki, oczywiście jeśli NBP obniży stopy, główną stopę obniży, no to w bankach komercyjnych te oprocentowanie też pójdzie w dół, chociaż podejrzewam, że w przypadku depozytów pójdzie w dół bardziej niż w przypadku kredytów, niestety. Szanowny panie Rafale, dziękuję. Również bardzo szanowni dziękuję. Widzowie i słuchacze, wam też chciałem podziękować, bo jeżeli dotrwaliście do końca audycji, to znaczy, że dołączacie do sporej grupy słuchaczy, która właśnie tak robi.
To się nazywa w audycji retencja i patrzę sobie odcinek w odcinek i się okazuje, że słuchacie nas nieprawdopodobnie licznie od początku do końca, więc dzięki, bo oznaczało, że po drodze my się nie zapętlamy i to jest w miarę ciekawe, ale jest to coś wyjątkowego i za to naprawdę bardzo dziękujemy. I teraz w nagrodę wszyscy dostaną uśmiech redaktora Jarosława. Ci, dobra, tylko jak ja skończę, ja się uśmiechnę, postaram się szczerze uśmiechnąć, a po mnie ty, okej? Okay? I pomachasz. Ja pomacham. Uwaga, dzięki. Dzięki. To nie wyszło szczerze. No ale okej, no cały ja.